Dzień dobry, witamy ponownie. Teraz w temacie kolejnego posiedzenia Sejmu. Szczegóły już teraz od marszałka Szymona Hołowni. Bardzo proszę, panie marszałku. Drodzy państwo, przed chwilą odbyło się posiedzenie Prezydium Sejmu, które jednomyślnie zdecydowało o tym, że zaplanowane na ten tydzień dwa posiedzenia Sejmu, jedno miało być dwudniowe, drugie jednodniowe, zostaną przeniesione. Zwracam uwagę, nic tu nie odwołujemy, nie zamykamy, przenosimy je na kolejny tydzień. Najważniejszą rzeczą jest dzisiaj dla nas praca nad budżetem. Wczoraj odbyliśmy konsultacje w tej sprawie z liderami koalicji, z Ministerstwem Finansów, z premierem, z Kancelarią Sejmu, żeby upewnić się, że proces uchwalania budżetu nie jest w niczym zagrożony. Jesteśmy w trochę innej sytuacji, bo okazało się, że poprawek do tego budżetu zgłoszono mniej. Jesteśmy w stanie te terminy w związku z powyższym adaptować, a więc posiedzenie Sejmu budżetowe, tam będzie też ustawa okołobudżetowa, będzie wotum nieufności wobec ministra Sienkiewicza. Ono odbędzie się w przyszły wtorek, środę i czwartek. W czwartek będzie to posiedzenie jednodniowe, na którym mam nadzieję budżet uchwalimy i do Senatu skutecznie wyślemy. Oczywiście powód tego przełożenia jest jeden. Moim zadaniem, i to mówiłem dzisiaj Prezydium Sejmu, które podzieliło moją argumentację, jest przede wszystkim dbanie o powagę Sejmu, o spokój społeczny, bo on jest absolutnie fundamentalnie najważniejszą dzisiaj dla nas wartością, ale i o powagę Sejmu. Mam wrażenie i podziela je Prezydium Sejmu, że to, co dzieje się w tym tygodniu, sytuacja głębokiego kryzysu konstytucyjnego, spór partyjny, który wokół tego rozgorzał, nie daje gwarancji, że w tym tygodniu tak gorącym, obfitującym w różnego rodzaju rozstrzygnięcia, decyzje, awantury, doniesienia, będzie przebiegał spokojnie. Ostatnią rzeczą, której powinien chcieć każdy parlamentarzysta, jest to, żeby Sejm z miejsca stanowienia prawa i dyskusji, nawet czasem bardzo ostrej, zamienił się w miejsce, w którym mogłoby dochodzić do scen, których w parlamencie nie chcielibyśmy oglądać, a w naszej ocenie emocje, które towarzyszą tym procesom politycznym, które teraz zachodzą, należy studzić, należy tonować, tak żeby szukać rozwiązań takich, które dadzą bezpieczeństwo Polkom i Polakom, a nie tworzyć areny do ich jeszcze większego eskalacji. Spokój społeczny i też poczucie, że opieramy się wszyscy o prawo, które jest jednakowe dla wszystkich. To są te czynniki, które w ocenie Prezydium Sejmu dzisiaj powinny wyjść na plan pierwszy. I w związku z powyższym taką właśnie decyzję podjęliśmy. Ktoś tu już słyszałem, mówił ucieczka, brak siły. Drodzy państwo, przed czym ucieczka? Absolutnie nie. Mówicie, że państwo, czy ktoś mówi, nie okazuje w ten sposób siły? Siła państwa powinna płynąć z mądrości. I mądrość w tej chwili podpowiada takie, a nie inne rozwiązania, które sprawią, że będziemy próbowali deeskalować sytuację w Polsce, a nie tworzyć, jak powiedziałem, pola do tego, żebyśmy mogli znowu walczyć, bić się i ryzykować kolejne podziały, które między nami i tak będą. Druga kwestia, która na pewno państwa też jakoś dotyczy, interesuje, to i ja też muszę uczciwie o tym powiedzieć. Mówiłem już prezydium, że ja i tak, nawet gdybyśmy zostali przy tej tego tygodniowej dacie i niepodzielona byłaby moja argumentacja, apelowałbym o przesunięcie tego rozpoczęcia posiedzenia Sejmu w środę na później, aż będziemy mieli jasną sytuację z orzeczeniem Izby Pracy w sprawie oceny moich postanowień, które wydałem w sprawach Kamińskiego i Wąsika. Chcę, żebyście mieli państwo jasną świadomość, że po tych wszystkich konsultacjach, które odbyłem wczoraj z ministrem sprawiedliwości, rzecznikiem praw obywatelskich, dzisiaj z szefem Państwowej Komisji Wyborczej, z profesorami Łętowską, Colem, Hermelińskim, Lipowicz, Strzemboszem, ale też i po wielu analizach prawnych, które w tej sprawie zamówiłem, nie mam wątpliwości co do tego, jaki jest status panów Kamińskiego i Wąsika. Ten status nie wynika z żadnego mojego postanowienia. On wynika z wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie, który w ich sprawie został wydany. Żeby nie mieć w tej sprawie żadnych wątpliwości, wczoraj jeszcze raz zasięgnąłem jako marszałek Sejmu informacji w Krajowym Rejestrze Karnym,
który jest źródłem informacji dla organów państwa o statusie prawnym danej osoby, danego obywatela. Dane, które są uwidocznione w Krajowym Rejestrze Karnym, nie pozostawiają żadnych wątpliwości. W przypadku obu tych panów zapadł wyrok skazujący. Jest to wyrok pozbawienia wolności i utraty praw publicznych, jak wszyscy dobrze wiemy, i nie ma tam żadnej adnotacji o jakimkolwiek ułaskawieniu. Ja jako urzędnik państwowy podejmuję decyzję na podstawie informacji, które państwo mi dostarcza. Ja nie wygasiłem mandatów panów Kamińskiego i Wąsika. One zostały wygaszone z mocy prawa w momencie, w którym zapadł wyrok Sądu Okręgowego. Postanowienie moje potwierdzające ten fakt służy w procedurze jednemu celowi. Możliwości obsadzenia miejsc po byłych posłach przez kolejne osoby wskazane przez Państwową Komisję Wyborczą. I to postanowienie dzisiaj jest przedmiotem sporu, który toczy się w Sądzie Najwyższym. Dla obecnego statusu panów Kamińskiego i Wąsika nie ma to żadnego znaczenia. Ten status jest jasny i niewątpliwy. Rozumiem, że są w tej sprawie też różne zdania. W czasie posiedzenia Konwentu Seniorów i przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości i przedstawiciele Konfederacji zgłaszali w tej sprawie zdania odrębne. Toczyliśmy ożywioną dyskusję, no, która przecież też w Polsce się toczy. Ja chcę powiedzieć, że moje zdanie w tej sprawie jest jasne. Decyzje, które będę podejmował i podejmuję, biorę za nie pełną odpowiedzialność. One muszą być klarowne i przecinać ten spór, który niestety mamy zawiniony przez tych, którzy wymiar sprawiedliwości do takiego miejsca, w którym dzisiaj jesteśmy w Polsce, doprowadzili przez ostatnie lata, co jest skandalem samym w sobie. I dzisiaj widzi to chyba każdy, kto tej sytuacji z coraz większym poczuciem zamieszania w głowie się przygląda. Rolą marszałka jest próbować wyprowadzić nas z tego kryzysu poprzez decyzje, które będą podejmowane. I mam nadzieję, że my również w Sejmie, tocząc na ten temat jeszcze pewnie liczne dyskusje, będziemy w stanie sprostać temu społecznemu oczekiwaniu. Potrzebujemy dziś pokoju społecznego, opartego o prawo równe dla wszystkich. Mam nadzieję, że ta idea, czy ten cel będzie przyświecał wszystkim, którzy się w tej Izbie spotykają. Szanowni Państwo, mamy czas na pytania. Pan redaktor WP.pl. Dzień dobry, Patryk Michalski. Panie Marszałku, chciałbym zapytać, kiedy formalnie będzie mogła rozpocząć się procedura powoływania kolejnych posłów z kolejnych miejsc, bo tutaj padło takie zdanie z ust posła Tyszki, który powiedział, że marszałek Sejmu nie wie, kiedy będzie to możliwe, więc chciałbym zapytać pana bezpośrednio. Jeśli można, to jeszcze jedna rzecz, bo pan częściowo odniósł się do tych zarzutów, ale członek Państwowej Komisji Wyborczej, profesor Balicki, napisał, że uważa, że to błąd, bo państwo nie może ustępować przed siłami anarchizującymi funkcjonowanie najważniejszych organów. To był komentarz dotyczący tego przesunięcia obrad. Każdy ma prawo do swojego komentarza i tych komentarzy będziemy słyszeli pewnie mnóstwo. Ktoś musi podjąć decyzję i wziąć za nią odpowiedzialność. Dzisiaj Prezydium Sejmu taką decyzję podjęło jednomyślnie i odpowiedzialność za tą decyzję bierze. Jeżeli ktoś subiektywnie ocenia, że tutaj potrzeba więcej siły, to ja subiektywnie odpowiadam mu i temu daliśmy wyraz w naszej decyzji. Nie siły dzisiaj więcej potrzeba, więcej mądrości. Siły już mamy dość ze wszystkich możliwych stron. A teraz potrzebna jest nam mądrość i pokój społeczny i mam nadzieję, że właśnie tym wartościom też ta decyzja będzie służyć. Państwo przed nikim nie ustępuje. Państwo nie cofa się w swoich decyzjach. Państwo jasno i wyraźnie pokazuje, że stanowczość nie oznacza od razu zaangażowania się w każdą możliwą konfrontację. Ja wiem, że my jesteśmy teraz w środku procesu i że nas to wszystkich emocjonuje. Drodzy Państwo, za tydzień będziemy myśleli o tym już w inny sposób. Będą już decyzje, będziemy je komentować, będziemy w innym miejscu. My w Sejmie nie jesteśmy studiem publicystycznym, w którym mamy na bieżąco, przecież to nas by w tym tygodniu czekało. Posłowie siedzieliby z nosami w tabletach i w telefonach, na bieżąco patrzyli, co się zmieniło w sprawie Wąsika, Kamińskiego, Sądu Najwyższego, orzeczenia o ważności wyborów w czwartek, czy ta izba jest izbą, czy nie jest izbą i na bieżąco komentowalibyśmy rzeczywistość, o której donosiłyby nam media. My nie od tego jesteśmy. My jesteśmy od tego, żeby stanowić prawo. I ja szukam, i prezydium tak samo razem ze mną, najlepszych metod, żeby to prawo sensownie i spójnie stanowić i okoliczności tworzyć też właśnie ku temu. My tu nie jesteśmy klubem dyskusyjnym. My mamy uchwalać ustawy. I moim zadaniem jest zadbać o to i naszym zadaniem jako prezydium, żeby były po temu warunki.
W pierwszej części pytania... Termin obsadzenia mandatów. Kwestia, że nie wiem, kiedy obsadzi... Mówiłem to najwyraźniej, jak się da. Czekam w tej sprawie na jutrzejsze rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego, Izby Pracy Sądu Najwyższego. Jeżeli Sąd Najwyższy mojego kraju informuje mnie dzisiaj, a informuje, bo przecież patrzyłem na wokandę, że jutro jest sprawa w tej sprawie, to ja muszę dać Sądowi Najwyższemu wypowiedzieć się, zanim podejmę ostateczne decyzje. Powtórzę raz jeszcze, bo prościej się nie da. Panowie Kamiński i Wąsik mają wygaszone mandaty z mocy prawa i to wynika z wyroku Sądu Okręgowego. Natomiast jak, kiedy i czy będę wszczynał, żeby nie było żadnych wątpliwości, procedurę o wstąpieniu na ich miejsce kolejnych osób, zdecyduję, tak jak to zapowiedziałem na początku tej sprawy, po uzyskaniu kompletu informacji z Sądu Najwyższego. Rozumiem, że wypowiedziała się w tej sprawie Izba Kontroli Nadzwyczajnej, ale jest zapowiedziana wokanda w Izbie Pracy. Ja muszę też się do tego, co z Izby Pracy otrzymam, odnieść. Możliwe są oczywiście różne scenariusze. Fakty TVN. Panie Marszałku, dzień dobry. Jak pan ocenia sytuację, w której obaj politycy są poszukiwani przez policję, a goszczą w Pałacu Prezydenckim? Na uroczystości. Dziękuję. Pan prezydent ma w sprawie panów Kamińskiego i Wąsika bardzo jasne zdanie. Wczoraj też w czasie rozmowy, którą mieliśmy, kilkakrotnie to podkreślił. Ja powiedziałem panu prezydentowi, jakie jest moje stanowisko w tej sprawie. Ono jest jednoznaczne. Nie mam wątpliwości, że panowie Kamiński i Wąsik walczyli z korupcją i nikt z tym nie dyskutuje. Nie jest sądzona ich intencja, ich patriotyzm albo to, czy w ogóle udało im się z korupcją walczyć. Pewnie w wielu miejscach się udało. Sądzony jest konkretny czyn, który miał miejsce. Tym czynem było wykreowanie przez urzędników państwowych przestępstwa. Rzecz, która nie mieści się w głowie i której państwo nigdy nie powinno robić. I my o tej jednej rzeczy tutaj rozmawiamy, bo to jest sąd okręgowy, a nie ostateczny. I bardzo często to podkreślam. Natomiast to już jest w kompetencjach ministra spraw wewnętrznych. Marszałek Sejmu nie zajmuje się zatrzymywaniem ludzi ani dowożeniem ich do zakładów penitencjarnych. Rozumiem, że organy państwa w tej sprawie jakoś pracują. To, że pan prezydent jeszcze raz w demonstracyjny sposób chce pokazać swoje wsparcie dla obu panów, to mnie nie dziwi, bo jest konsekwentny. Ja uważam, że dzisiaj dla nas wszystkich powinno być oczywiste, że jeżeli ktoś ma wyrok sądu, bo tak by było z każdym Kowalskim i Nowakiem, i to też wczoraj mówiłem panu prezydentowi, to nikt by nie toczył tysięcznych debat, tylko zostałby doprowadzony przez policję do zakładu penitencjarnego i na tym byłby koniec sprawy. Tyle. Dziękuję serdecznie. Aryta Zalewska, Fakty TVN. Panie marszałku, a czy pytał pan wczoraj prezydenta, jaki będzie jego stosunek do ustaw, które wyjdą z tego Sejmu, bez panów Wąsika i Kamińskiego? Pytam o to w kontekście, że prezydent powtórzył wczoraj, że dla niego to są posłowie. I pytam też w kontekście ustawy budżetowej. Dziękuję. Nie chcę być złym prorokiem, ale mam wrażenie, że to pytanie byłoby zasadne niezależnie od kontekstu panów Kamińskiego i Wąsika. Pan prezydent ma kłopot z tym Sejmem i z tą większością. Bardzo różnie próbuje go rozwiązywać, raz bardziej konfrontacyjnie, raz bardziej koncyliacyjnie. Natomiast rzeczywiście taka sugestia wczoraj z jego strony się pojawiła, że to będzie w jego ocenie organ, co do którego będzie można mieć wątpliwości, czy jest prawidłowo obsadzony. Na co odpowiedziałem panu prezydentowi, że z takimi wątpliwościami spotka się bez wątpliwości również z drugiej strony. Jeżeli panowie Kamiński i Wąsik zostaliby w Sejmie, to znaczna część społeczeństwa i potężna część tego Sejmu kwestionowałaby decyzję tego Sejmu, ponieważ zasiadają w nim dwie osoby, które nie powinny w nim zasiadać. I powiedziałem panu prezydentowi, to jest dokładnie to, do czego doszliśmy, do czego zostało doprowadzone. Zapytałem jeszcze później dwukrotnie czy trzykrotnie, jakie jest stanowisko pana prezydenta w tej sprawie, bo ono dla mnie jako dla marszałka Sejmu jest krytycznie ważne. Pan prezydent zostawił tu pole do dalszych rozważań i nie był już tak kategoryczny. Spodziewam się więc, że będziemy na ten temat dyskutować, ale że nikt w poczuciu odpowiedzialności za państwo żadnych opcji atomowych uruchamiał nie będzie, bo nie ma powodu. Nawet jeżeli mamy spór, o czym też z panem prezydentem wczoraj rozmawialiśmy, to moim zadaniem i jego zadaniem, jako tych dwóch w kolejności pierwszych osób w państwie, jest doprowadzić do tego, żebyśmy tę sytuację i ten kryzys deeskalowali, a nie dorzucali do pieca.
I co do tego mam wrażenie, że też chyba osiągnęliśmy zgodę. To tylko dopytam, czy pana zdaniem budżet w takim razie jest w jakikolwiek sposób zagrożony ze strony prezydenta? Prezydent nie może zawetować budżetu. Nie ma takiej możliwości. Prezydent oczywiście może odesłać w takim czy innym trybie budżet do Trybunału Konstytucyjnego. Jeżeli zdecyduje się to zrobić, no to zobaczymy, to będziemy wtedy reagować. Na razie zakładam dobrą wolę pana prezydenta. Budżet zostanie uchwalony o czasie, trafi na jego biurko i mam nadzieję, że skończy się to dobrze. Przede wszystkim dla tych, którzy na pieniądze z budżetu czekają. Dzień dobry, Justyna Dobroszoracz, Gazeta Wyborcza. Panie Marszałku, jeszcze wrócę do tej decyzji o przesunięciu obrad. Z czego ona wynika? Czy mówi pan, potrzebujemy pokoju? Chodzi o to, że dotarły do pana może pogłoski dotyczące próby być może przez posłów Prawa i Sprawiedliwości blokady obrad Sejmu, próby uniemożliwienia przegłosowania budżetu. Czego generalnie pan się obawiał, gdyby te obrady były w tym tygodniu? Ja się niczego nie obawiam i to też nie jest tak, że my jesteśmy, bo to jest decyzja nas wszystkich. Ja tylko konsultowałem swoje zdanie w tej sprawie z prezydium, ale jest to decyzja nas wszystkich. My szukamy optymalnej metody uchwalenia tego budżetu. To, co zapowiadają jacyś posłowie, najczęściej anonimowi, że tu będziemy ich wnosić, a tu ktoś będzie blokował, a tu jeszcze zrobimy to, a zrobimy tamto, to można wszystko między bajki włożyć, bo zwłaszcza anonimowo każdy może powiedzieć wszystko i nie wiem, czy jest się czym przejmować. Natomiast powody, które ja przedstawiłem prezydium, były dwa. Po pierwsze to, że ja nie chcę mieć dyskusji na sali plenarnej na temat tego, co orzeknie lub nie Izba Pracy, która jutro orzeka. To jest niewątpliwa rzecz. Po drugie, nie chcę mieć dyskusji, przepraszam, powiem to zupełnie wprost, publicystycznej na sali plenarnej online w sprawie orzeczenia Izby Kontroli Nadzwyczajnej o uznaniu ważności wyborów lub jej nieuznaniu. A poza tym cała ta sytuacja, która nie wygląda dobrze. Mówię o tej sytuacji związanej z wykonaniem wyroku wobec panów Kamińskiego i Wąsika, rozgrzewa emocje do tego stopnia, że nie. Przepraszam, no ja jestem może tutaj 2 miesiące i czegoś nie wiem, ale na tyle realistą jestem, żeby wiedzieć, że nad wszystkim byśmy pracowali w te dni, ale nie nad budżetem. I skoro moją odpowiedzialnością, czy naszą odpowiedzialnością jest to, żeby uchwalić budżet, to musimy szukać takich okoliczności, które sprawią, że nad tym budżetem będziemy w stanie, przepraszam, normalnie pracować. I to z tego po prostu wynika, nie ma tu żadnego drugiego dna. Zapowiedzi tych, że będą blokować, albo tamtych, że będą wnosić, albo innych, że będą szturmować, to ja naprawdę dzielę to przez 8. No tak, ale to nie były tylko anonimowe wypowiedzi, ale także sam Mariusz Kamiński wczoraj w Radiu RMF mówił o tym, że no, jeśli będzie użyta siła, to on się i tak tu stawi na głosowaniu. Drodzy Państwo, no. Czyli rozumiem, że władze Sejmu liczą na to, że problem się sam rozwiąże, jeśli policja wkroczy do akcji? Czy... Ale no, zobaczcie Państwo. Bo ja nie jestem przekonana, czy za chwilę Mariusz Kamiński z panem Wąsikiem nie zamieszkają w tym Pałacu Prezydenckim. Znaczy, jeżeli panowie staną się zamiast więźniami zakładu karnego na Białołęce, czy na Służewcu, czy nie wiem gdzie tam, staną się więźniami Pałacu Prezydenckiego, no to będziemy mieli do czynienia z nową sytuacją. W pewnym sensie z perspektywy pana prezydenta Pałac Prezydencki stanie się azylem i schronieniem, z perspektywy znacznej części społeczeństwa stanie się zakładem penitencjarnym. No, trudno mi już wtedy, że tak powiem, wyobrazić sobie, jaki komunikat będziemy wysyłali do naszych współobywateli i jak prezydent będzie chciał tego typu decyzje bronić. Natomiast to już jest sprawa pana prezydenta. Dla mnie, żebyście mieli państwo jasność, sytuacja jest jasna. Nastąpiła koincydencja czynników i politycznych w tym tygodniu, bo i kwestia zatrzymania obu panów, wykonania tego wyroku, i kwestia orzeczeń Sądu Najwyższego w dwóch izbach, których się spodziewamy, i cała ta emocja, która z tym została wyzwolona, ona w moim zdaniem unieprawdopodabnia to, że my będziemy sensownie pracować nad budżetem, bo wszyscy mają rozgrzane głowy. Czy w przyszłym tygodniu będzie inaczej? Nie wiem. Być może będzie inaczej, a być może nie będzie. Natomiast jeżeli mamy szansę, żeby spróbować bez szkody dla budżetu przesunąć to na troszeczkę może chociaż spokojniejszy czas, kiedy już wszyscy będziemy mieli przemyślane to, co się stało, a nie będziemy online to oglądać, to dla spokoju społecznego i takiej skuteczności stanowienia prawa i też porządku w tym parlamencie i powagi tego parlamentu, który już za często bywał miejscem jakichś ekscesów, które później się na telefonach komórkowych, na TikTokach czy w jakichś innych miejscach transmituje, żeby był miejscem, w którym marszałek może powiedzieć, zadbałem o powagę Sejmu, prezydium powiedział, zadbaliśmy o powagę Sejmu. Sejm jest miejscem, w którym stanowimy prawo, a nie
publicystycznym studiem politycznej debaty. Tyle. Natomiast jak będzie w przyszłym tygodniu, oczywiście nie wie nikt. Być może panowie nadal będą na wolności, zechcą wejść do Sejmu, zechcą korzystać z praw, które utracili. Trudno to sobie wyobrazić. Na wszystkie okoliczności z całą pewnością, bo mamy już je, że tak powiem, przedyskutowane też w Kancelarii Sejmu, jesteśmy gotowi. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Dzień dobry, Paweł Buch, Telewizja Republika. Panie marszałku, wspomniał pan, że niczego się nie obawia. To ja o te obawy dopytam, czy nie obawia się pan odpowiedzialności karnej za kroki wobec posłów Kamińskiego oraz Wąsika? Oraz zapytam jeszcze o to, dlaczego odwołał pan tego tygodniowe posiedzenie Sejmu i czy przypadkiem powodem tego nie był protest wolnych Polaków organizowany planowany na 11 stycznia? Absolutnie. Dziękuję. Nie obawiam się żadnej odpowiedzialności karnej w związku z decyzjami, które podejmowałem do tej pory. Zwracam Państwa uwagę, że czynności, które marszałek Sejmu w tej sprawie zgodnie z prawem podejmuje, są czynnościami deklaratoryjnymi, a więc potwierdzającymi zaistnienie faktów, a nie decyzjami per se. To po pierwsze, jeżeli bym nie podjął takich decyzji o wydaniu choćby postanowień, sam podpadałbym pod odpowiedni paragraf i mógłbym być z tego powodu oskarżany przed prokuraturą, że nie wypełniłem zobowiązań wprost na mnie nakładanych przez prawo. A więc co do tego wątpliwości nie mam. Wspiera mnie w tym szereg opinii prawnych, które pochodzą nie tylko z wewnętrznego obiegu sejmowego, z Biura Legislacji, Biura Analiz Sejmowych, ale też od wybitnych autorytetów prawnych. Natomiast drugą kwestią, którą pan poruszył, jest protest wolnych Polaków. Uczestniczyłem w życiu w wielu protestach. Uważam, że Polacy, niezależnie od tego, jaki przydomek przybierają, mają prawo manifestować swoje poglądy, jeżeli zgodnie z prawem zwołane zostało zgromadzenie czy manifestacja. To jest święte i naturalne prawo każdego obywatela. Nasza decyzja nie ma z tym nic wspólnego. Nasza decyzja o przesunięciu terminu wynika z rzeczy, o których powiedziałem, to znaczy z tej całej atmosfery politycznego wzburzenia i też braku danych w wielu kwestiach, które mam nadzieję w przyszłym tygodniu zostanie zażegnane. Jakbym, wie pan, chciał konfrontacji, na której też mógłbym nakręcić jakieś filmiki, które wskazywały, bo pewnie jak to z filmikami jest, moją stanowczość i bohaterstwo do mojej bańki, to nie miałbym w tym względzie żadnych wątpliwości. Ale ja uważam, że my Polacy mamy już naprawdę dość kolejnych walk, konfrontacji, rzucania się sobie do oczu i nagrywania przez dwie strony filmików, z których każda mówi, jak wspaniale broni najwyższych i najświętszych wartości. Jeżeli nazwie pan to obawą, to niech pan to nazywa. Ja nazwę to mądrością. Te decyzje, które dzisiaj Prezydium Sejmu podjęło, potrzebujemy więcej spokoju w namyśle nad naszymi sprawami. Czas konfrontacji i manifestacji też przyjdzie, ale spokojnie. Pan marszałek już to mówił, ale panie redaktorze, posiedzenie nie jest odwołane, jest przesunięte. To jeszcze podkreślę. Panie redaktorze, zatem i tak, żebyście mieli państwo jasność, w planach, to też dla porządku, dla akt, w planach tych oryginalnych posiedzenie Sejmu w czwartek kończyło się na 4 godziny przed rozpoczęciem manifestacji. No i co wtedy też byśmy usłyszeli, że to właśnie z tego powodu? Nie, tak wynikało z porządku Sejmu. Trzeba było zakończyć pierwsze posiedzenie, bo mamy tam dwa posiedzenia. Ono się kończyło w czwartek sprawami bieżącymi, pytaniami w sprawach bieżących, informacją rządu. W tym oryginalnym planie kończyło się chyba o 12 czy o 14, bo zaczynało się rano. I w piątek było kolejne posiedzenie Sejmu, na którym już ostatecznie uchwala się budżet, bo tego rozdzielenia na dwa posiedzenia wymaga proces uchwalania budżetu. Judyta Jakubińska, Polsat News. Czy akt łaski prezydenta już po tym prawomocnym wyroku oznaczałby, że panowie Wąsik i Kamiński nie trafią do więzienia, bądź też z niego zostaną wypuszczeni? I drugie pytanie, czy to przesunięcie obrad jakkolwiek wpłynie na uchwalenie budżetu? Dziękuję. Przesunięcie obrad, mówiłem już o tym, nie wpłynie w żaden sposób na uchwalenie budżetu. Zgłoszono mniej poprawek do budżetu niż zakładaliśmy. Zakładaliśmy, że będzie to wiele setek tych poprawek, co oczywiście oznacza, że trzeba nad nimi dłużej pracować, dłużej głosować. Na razie mamy ich kilkadziesiąt i nie widać, żeby to jakoś specjalnie przyrastało, a więc możemy też dokonać korekty harmonogramu, który wcześniej przyjęliśmy i pewne procesy uprościć, usprawnić. Budżet wyjdzie do prezydenta o czasie, tak jak powinien wyjść, nie ma co do tego wątpliwości. Przeliczyliśmy to na wszystkie strony wczoraj jeszcze wieczorem i tylko w takim poczuciu odpowiedzialności mogliśmy taką decyzję podjąć. Natomiast pyta pani o akt ułaskawienia.
Sam jestem ciekaw, co w takim akcie by się znalazło. Jeżeli pan prezydent zechciałby nie bronić, dość powiedziałbym, egzotycznych teorii o tym, że w 15 roku, nawet jeżeli ich ułaskawił, ale nie do końca skutecznie, to ułaskawienie zawisło w przestrzeni, a następnie zmaterializowało się wraz z wyrokiem grudniowym Sądu Okręgowego, no to już jest bardzo kosmiczna interpretacja. Pan prezydent, ja mu to wczoraj powiedziałem kilkakrotnie, jeżeli rzeczywiście uważa, że te osoby są niewinne i nie zasługują na karę, to powinien dać wyraz temu przekonaniu poprzez ułaskawienie ich, choćby z przyczyn humanitarnych czy jakichkolwiek innych. Argumentacja zawsze się znajdzie. Jeżeli rzeczywiście zależy panu prezydentowi na dobru tych dwóch ludzi, tych dwóch osób, tych dwóch panów, to jest jedyna droga. To nie zmienia nic w ich statusie parlamentarzysty lub nie, bo on i tak wygasł. Natomiast mogłoby rzeczywiście spowodować, że nie będą odbywali kary pozbawienia wolności. To też zależy od tego, co znalazłoby się w prezydenckim akcie łaski. Dlatego, że prezydent tam ma dość dużą możliwość odniesienia się do poszczególnych elementów wyroku. Proszę pamiętać, a o tym się często zapomina, że panowie zostali skazani nie tylko na karę pozbawienia wolności, ale również na utratę praw publicznych. Utrata praw publicznych oznacza, że jeżeli na przykład jest na 5 lat, to oni nie będą mogli nie tylko być posłami, być wybierani przez 5 lat, oni będą w wyborach mogli głosować przez 5 lat. I tu też trzeba zwrócić uwagę, że sąd wypowiedział się również w aspekcie ich publicznej działalności, a nie tylko czynu, który popełnili. Natomiast chcę, żeby to państwo jeszcze raz usłyszeli ode mnie bardzo wyraźnie. Żeby nie mieć żadnych wątpliwości, jako urzędnik państwowy zasięgnąłem wczoraj wiedzy z Krajowego Rejestru Karnego. Wcześniej już ją dostałem, bo już w grudniu pan Bodnar przesłał mi te informacje. Natomiast zasięgnąłem jeszcze raz wczoraj, żeby nie mieć żadnych wątpliwości w tej sprawie. Krajowy Rejestr Karny, który jest punktem odniesienia dla każdego, kto podejmuje decyzję, jest informacją o tym, jaki jest stan prawny każdego obywatela Rzeczpospolitej, stwierdza jednoznacznie. Jest wyrok, jest skazanie, jest kara, nie ma żadnego śladu, żadnych wzmianek o łaskawieniach czy innych rzeczach, które w tej sprawie mogłyby zajść, a ja jestem zmuszony do podejmowania moich decyzji na podstawie dokumentów, które państwo mi dostarcza. Dzień dobry, Jan Przymulski, Gazeta Polska, portal niezależna.pl. Panie marszałku, powiedział pan, że czeka pan na opinię, orzeczenie Izby Pracy Sądu Najwyższego w sprawie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Natomiast w tej sprawie już zapadło orzeczenie Izby Kontroli Nadzwyczajnej w zeszłym tygodniu. Ta izba zbiera się też w czwartek, aby stwierdzić ważność wyborów 15 października. Panie marszałku, czy to orzeczenie, które zapadnie w czwartek, też będzie przez państwa w jakiś sposób kwestionowane? Będziecie państwo chcieli, żeby jakaś inna izba się zebrała w tej sprawie, czy jednak to orzeczenie będzie okej? Nie, to przede wszystkim chciałbym poznać orzeczenia obu izb i nie namówi mnie pan na komentowanie orzeczeń, zanim nie zapadną. Być może w jakimś porządku prawnym dziennikarze wiedzą, jakie orzeczenia będą zapadać. Marszałkowie Sejmu nie wiedzą, a przynajmniej ten obecny nie wie. A więc czekam na środę i czekam na czwartek. Zobaczymy, co z Sądu Najwyższego do nas spłynie. Nie mam pojęcia. Ile będzie tych orzeczeń, jakie będą, zobaczymy. Natomiast wie pan, jeżeli chodzi o Izbę Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, ja zadziałałem absolutnie zgodnie z prawem, kierując sprawę obu panów, zażalenia obu panów do Sądu Najwyższego. Ja nie mam opisane w prawie, w kodeksie wyborczym, do której izby, albo czy jeżeli uważam do tego czy innego. Ja mam to skierować do Sądu Najwyższego. I skierowałem do Sądu Najwyższego, bo Izba Pracy jest Sądem Najwyższym. Jeżeli popełniłem błąd i powinienem skierować to do innej izby, zdaniem Sądu Najwyższego, to rozumiem, że są wewnętrzne procedury w Sądzie Najwyższym, które sprawią, że to do właściwe biurko trafi i do właściwego składu. Jestem dzisiaj w sytuacji, w której orzekła Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, co do której podnoszone są wątpliwości. Ja w moim piśmie przewodnim do Sądu Najwyższego nie stwierdziłem, że to nie jest izba, nie stwierdziłem, że to nie jest sąd, nie stwierdziłem niczego poza tym, że proszę, żeby wyznaczono taki skład dla dobra tych dwóch panów, który nie będzie budził żadnych niczyich wątpliwości. I teraz zobaczymy, co orzeknie Izba Pracy, zobaczymy, co orzeknie Izba Kontroli Nadzwyczajnej w tej sprawie. Ja tylko, jeżeli mogę pozwolić sobie na taki drobny komentarz praktyczny, to chciałbym, aby moje sprawy jako obywatela, nie jako marszałka Sejmu, były rozpatrywane nie na podstawie kserokopii, nie były rozpatrywane na podstawie akt, które ktoś gdzieś podobno komuś zwędził,
żeby nie były rozpatrywane w trybie, w którym mieliśmy tu do czynienia, że otrzymujemy o godzinie tam, nie pamiętam, chyba 13:00 pytanie z Izby Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego. O 14:00 wysyłamy tam odpowiedź, a oni o 14:00 wydają już orzeczenie. No to po co pytali? Chciałbym mieć świadomość, że proces orzekania w ważnych dla obywateli sprawach nie pozostawia wątpliwości również od strony formalnej i takiej kultury pewnej, której oczekiwalibyśmy od instytucji państwowych. Natomiast ja niczego nie przesądzam, nie wiem, co orzeknie Izba Pracy. Tak jak powiedziałem, dla mnie będzie miało to znaczenie o tyle, czy publikować w Monitorze Polskim moje postanowienia, a tym samym uruchamiać proces obsadzenia mandatów po obu panach, którzy posłami zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego być przestali. Króciutko, Agata Adamek, TVN24. A propos tego zamieszania w Sądzie Najwyższym, chciałam doprecyzować parę spraw. Tak. No bo zbiera się Izba Pracy jutro, tak, i orzeka, ale w sprawie pana Kamińskiego, jak rozumiem, tak, bo tylko takie dokumenty ma. Ja nie wiem, jakie ona ma dokumenty. W tym Sądzie Najwyższym razie zbiera się w sprawie pana Kamińskiego, bo sprawa pana Wąsika, jak rozumiem, ale jest wokanda, nie trafiła do Izby Pracy. Ale proszę mnie nie pytać, jaki jest obieg dokumentów w Sądzie Najwyższym, bo ja utraciłem już jakąkolwiek wiedzę w tym zakresie. Ja nie wiem po prostu, co tam się dzieje. I ktoś tym zarządza i ktoś za to powinien odpowiadać też. No bo jak ja bym miał taki bałagan w Sejmie, w Kancelarii Sejmu, jak prezes Manowska ma w Sądzie Najwyższym, to bym się zaczął poważnie zastanawiać. Natomiast my dzisiaj mamy bardzo jasną sytuację. Na stronie wiszą dwie wokandy. Więc ja zobaczę, co się wydarzy jutro, tak? Jeżeli Sąd Najwyższy informuje mnie, że są dwie wokandy, no to znaczy, że ja się mogę spodziewać być może dwóch orzeczeń. Nie wiem i dlatego też chcę się wstrzymać z konkluzją dotyczącą tego uruchamiania w procesu obsadzania mandatów, bo ja muszę wiedzieć, co Sąd Najwyższy orzeknie we wszystkich swoich izbach, które są możliwe. Gdyby zdarzyło się tak, że Izba Pracy nie zajmie się panem Wąsikiem, a tylko panem Kamińskim, czy pan rozważa wniesienie ponownego swojego wniosku do Izby Pracy? Doświadczenie pokazuje i też publicystyka prawna, którą pan sędzia Stępkowski, bo trudno jest mi to nazwać uzasadnieniem, myśmy, zwracam państwa uwagę, nie otrzymali żadnego uzasadnienia ich decyzji. Żadne uzasadnienie nie przyszło. Była publicystyka prawna pana Stępkowskiego w telewizji, zresztą byłego wiceministra w rządzie Beaty Szydło, kolegi panów Kamińskiego i Wąsika z ław rządowych, która tam opowiadała to o ułaskawieniu, to, że tam KRK i różne inne rzeczy. My nie mamy żadnego, mamy jednozdaniowy komunikat. Uchyla, tak? No, nie ma uzasadnienia, więc ja nie mam do czego się odnieść. Natomiast kiedy patrzę na to, co może się wydarzyć, to myślę, że wszystko może się wydarzyć. A może tam akta jednak są, a może jednak Izba Pracy orzeknie, a może nie orzeknie, a może będzie jakiś spór jeszcze między jedną a drugą izbą. Słuchajcie, ja jestem urzędnikiem państwowym, ja nie jestem detektywem. Co Sąd Najwyższy, dlatego ja chcę poczekać na wszystkie papiery, które przyjdą z Sądu Najwyższego, żebym mógł wyrobić sobie zdanie i podjąć jakąś decyzję. Oni nie potrafią podjąć decyzji, to trudno, ja podejmę na podstawie tych dokumentów, które dostanę, bo to bez hołowie trzeba w końcu przeciąć. Ktoś musi zdecydować i powiedzieć ludziom, jak jest. Bo jak my mamy po raz kolejny słuchać kolejnych konferencji, na których będziemy słuchali kolejnych rzeczy z jednej i z drugiej strony, to przecież zwariować od tego idzie. Ktoś musi temu powiedzieć dość na pewnym etapie, a ja, żeby móc to powiedzieć, potrzebuję pełnej informacji, kompletu dokumentów z Izby Pracy również, która w tej sprawie orzeknie. Ja nie wiem, co orzeknie. Pan prezes Prusinowski mówił, że może orzeknie w sprawie Izby Kontroli Nadzwyczajnej, może orzeknie w sprawie Kamińskiego, może w sprawie Wąsika też orzeknie. No nie wiem. Jest jeszcze jedna kwestia. Gdybym ja dzisiaj nawet chciał kierować po raz kolejny, nie wiem po co miałbym to robić, ale jeżeli miałbym kierować jakieś swoje korespondencje do Izby Pracy Sądu Najwyższego, to przecież już mi jasno powiedzieli, że i tak zaniosą to do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Więc ja piszę do Kowalskiego, a Nowak mówi, ja i tak wezmę te papiery. Więc no to po co po raz kolejny? Tak? No, słuchajcie, myśmy nie byli jeszcze w takiej sytuacji. My teraz, ja mówię, nawet może dobrze, że się ten cały kryzys przytrafił, bo wszyscy mogą zobaczyć, do jakiego bałaganu doprowadził PiS, niestety pod rękę z prezydentem Dudą, reformując polski wymiar sprawiedliwości. Panie redaktorze, jeszcze widzę... Łukasz Perzyna, PNP24.pl.
Panie marszałku, pamiętam pana konferencję pod warszawskim pomnikiem Solidarności. Apelował pan wtedy o pojednanie, to było tuż przed wyborami. Pewnie ta konferencja miała wpływ również na to, że wynik wyborczy Trzeciej Drogi jako jedynego komitetu był znacząco lepszy niż sondaże przedwyborcze. Ja chciałem spytać w tym kontekście o zapowiedź udziału, czy nawet współorganizowania demonstracji tej protestacyjnej PiS-u 11 stycznia przez NSZZ Solidarność. Co z tego wynika dla tego mitu Solidarności, dla tej tradycji? Poza tym oczywiście, że różnica jest jakoś mierzalna w liczbach, 10 milionów w związku zawodowym wtedy i kilkaset tysięcy teraz. No wie pan, to by trzeba było oczywiście pokusić się o jakąś refleksję historyczną. Ja mogę powiedzieć tylko tyle, że no pewnie są jakoś dwie Solidarności. Jedna to jest ta Solidarność i ona jest, ona nie zniknęła, która codziennie, mozolnie walczy o prawa pracowniczek, pracowników w zakładach pracy w całej Polsce i ta praca jest potrzebna i ta praca powinna cieszyć się naszym wielkim uznaniem, bo to zaangażowanie związkowe to jest coś, co tworzy zupełnie nową kulturę pracy. Natomiast jest też niestety jakaś część tej Solidarności, nie wiem jak liczna, bo nie prowadzę tych analiz, która w jasny i wyraźny sposób jest zaangażowana politycznie, co budzi mój sprzeciw jako obywatela. Natomiast z drugiej strony nie można nikomu zabraniać manifestowania, nie można nikomu zabraniać demonstrowania swoich poglądów, dopóki nie narusza wolności innych osób. Więc mam nadzieję, że to właśnie taki pokojowy protest będziemy mieli tutaj w czwartek pod Sejmem, w którym pewne rzeczy zostaną powiedziane głośno, twardo, zdecydowanie, jeżeli ktoś tak potrzebuje, ale z zachowaniem tych wszystkich reguł, na które w demokracji powinniśmy się umówić. I mam nadzieję, że ta polityczna część Solidarności też to uszanuje. Dzień dobry, panie marszałku. Klaudiusz Slezak, Radio Nowy Świat. Chciałem zapytać się o taką sprawę, ponieważ widzę, że pan dzisiaj patrzy z trochę innej perspektywy. W zeszłym tygodniu pytałem chociażby o kwestię przesunięcia Sejmu. Pan mówił, że nie, no bo chodzi o powagę państwa. Dzisiaj jest to przesunięcie. Czy jak pan patrzy z dzisiejszej perspektywy, to, bo pan mówi dzisiaj stanowczo, że mandaty wygasił sąd, a nie ja. Czy dopuszczenie do obrad panów Kamińskiego i Wąsika po wyroku było pana błędem? Po pierwsze, oczywiście, że jest tak, że decyzje podejmuje się na bazie danych, które ma się dziś, a nie tydzień temu albo dwa tygodnie temu. I na bazie tych danych, które mamy dzisiaj, podjęliśmy na prezydium taką decyzję, jaką podjęliśmy. Zapytał pan o konkretną rzecz? Nie, absolutnie to nie był błąd. Absolutnie to nie był błąd. Z jednej prostej przyczyny. Panowie nie mieli dostarczonych dokumentów. Ale wyrok był prawomocny. Był prawomocny, natomiast panowie nie mieli dostarczonych dokumentów. Ja chciałbym, żeby takie standardy stosowano wobec mnie, jakie stosuję wobec innych. Oni stwierdzili, ja nie wiem, czy to prawda, czy nie, bo ja nie latam z wariografem, zakładam dobrą wolę ludzi, że dokumentów im nie dostarczono. Sytuacja zmieniła się 28 grudnia tego roku, kiedy obecny tu dyrektor Zakroczymski bez żadnych wątpliwości skutecznie im te dokumenty dostarczył. Od tej pory nie można już mówić, że nie byli świadomi tego, co się wydarzyło, a w związku z powyższym od tego też momentu nie powinni uczestniczyć w obradach Sejmu, głosować, brać udziału w pracach komisji. I tak się właśnie stało. Ja rozumiem pewną taką chęć tego, żebyśmy działali z... No bo oni nie byli tymi posłami, tak? Natomiast, no, ale słuchajcie, oni też mają prawa. I ja jestem marszałkiem Sejmu wszystkich posłów i ja muszę ich prawa tak samo egzekwować. Więc wyegzekwowałem to prawo zgodnie z prawem do tego, żeby mieli dostarczone dokumenty informujące ich o ich statusie. Otrzymali je. Od tego momentu nie ma żadnych wątpliwości. To nie był błąd. To ja może zapytam, to pewnie jest szczegół, ale myślę, że może ciekawy, no bo też wszyscy się uczymy takiej nowej sprawy. Jeżeli nie byli posłami, a brali udział w głosowaniu, to czy macie już analizy prawne, co z tym zrobić? Jeżeli, bo takie przypadki zdarzały się, dzisiaj przewodniczący Marciniak mówił mi, że był pewien poseł, który chyba w 170 głosowaniach wziął udział, choć nie powinien brać udział, bo jego status mu na to nie pozwalał, więc różne cuda tu się zdarzały. Problem byłby, gdyby to zaważyło na wyniku głosowania, na rozstrzygnięciu. Wtedy mielibyśmy kłopot. To nie zaważyło na rozstrzygnięciu ani na wyniku głosowania, bo to przejrzeliśmy. W związku z powyższym nie ma tutaj tematu. No i tyle. No, natomiast gdyby rzeczywiście ale było te głosowania tak, już zostaną głosowaniami na stronie Sejmu. One zostaną. No, nie można wprowadzić teraz korekty do głosowania. Zresztą wie pan,
No i co, i napiszemy klauzulę, że oni głosowali, choć nie mogli? Co to zmieni dla decyzji, które były podjęte w sprawie przerwy, nad którą głosowali, albo nie wiem, tam jeszcze jakieś innej rzeczy? Bądźmy też, że tak powiem, bądźmy szczegularzami, ale patrzmy też na większy obrazek. W większym obrazku wszystko jest jasne i nie ma wątpliwości. Natomiast z takim kryzysem państwa, w którym osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądu wchodzą na salę, podejmują czynności, bo twierdzą, że tego wyroku nie było, że on zniknął, że coś innego, nie mieliśmy w Polsce tak często do czynienia. Tak jak pan powiedział, uczymy się też na tych sytuacjach, które teraz mają miejsce. Jak na razie wszystko idzie zgodnie z prawem i nie mam wątpliwości co do działań, które były w tej sprawie podejmowane. Sytuacja jednak, trzeba powiedzieć, jest poważna i ekstraordynaryjna w każdym calu. To już na sam koniec króciuteńko. Lubię pana poczucie zbliżania się do końca. Jest ono stopniowalne i rozłożone na etapy, co już wielokrotnie ćwiczyliśmy w praktyce naszej relacji. Obiecuję, że krótko. Pan, rozumiem, liczy na to, że panowie jednak trafią do celi i nie będzie pan musiał wydawać zarządzania na przykład dla Straży Marszałkowskiej, żeby ich nie wpuszczać. Panowie nie mogą, znaczy będą wpuszczani do budynku tak jak każdy były poseł. Natomiast nie mogą głosować, nie mogą przebywać na sali obrad i niezależnie od tego, czy będą w zakładzie penitencjarnym na Białołęce, czy w zakładzie penitencjarnym u pana prezydenta, jeżeli tak to się to skończy, czy też w jeszcze jakimś innym miejscu. Jak się tu pojawią, no to będziemy egzekwować w jasny sposób ich status. Ich status jest taki, że ich mandat został wygaszony przez sąd okręgowy tym wyrokiem, który był. Ja to potwierdziłem, no bo co miałem zrobić, jak sąd wydał taki wyrok. Proszę się o to nie obawiać. Osoby, które nie są posłami, zasiadać w Sejmie nie będą. Wyciągnęliśmy też wnioski z odwiedzin na sali sejmowych, na sali sejmowej różnych osób posądzanych o to, że są lobbystami. Przeprowadziliśmy w tej sprawie dochodzenie. Okazało się, że żadnymi lobbystami nie są, tylko ekspertami komisji, którzy popełnili pewien błąd, za który później przeprosili. Będziemy egzekwować porządek w Sejmie bez wątpliwości. I ostatnie już naprawdę pytanie, Radio Tok FM. Maciej Kluczka, Tok FM, dzień dobry. Panie Marszałku, trzy krótkie pytania. Posłowie Kamiński i Wąsik nadal są na stronach sejmowych. Czy kancelaria pana marszałka, ktoś, kto zawiaduje stroną, zdejmie ich fotografię, skoro nie są już posłami? Znaczy wie pan, chciałbym zrozumieć istotę problemu. Znaczy, rozumiem, że problemem jest to, kiedy my ich symbolicznie w takim akcie internetowego autodafé usuniemy ze stron sejmowych. Ale to jest strona instytucji publicznej, jednej z najważniejszych w państwie, dlatego powinna odpowiadać prawdzie, faktowi. Nie ma co do tego wątpliwości, natomiast pozwoli pan, że problemem obecności ich na stronie Sejmu i ich fotografii, które wzbudzają pana niepokój, zajmę się po tym, jak otrzymam komplet informacji z Sądu Najwyższego i w dniu jutrzejszym czy pojutrze, kiedy tam będzie trzeba, podejmę stosowne i ostateczne decyzje. Doprecyzowując, pan marszałek stoi na stanowisku, zgodnie z większością prawników, których słyszymy w tej debacie, że po prostu te mandaty wygasły. I to, co teraz robi Sąd Najwyższy, już nieważne jaka izba, to tylko sprawdza, czy pan dopełnił formalności. Rozumiem, że jeżeli pan jakiejś formalności nie dopełnił, to pan jest w stanie to poprawić. Ale to nie zmienia sytuacji, że te mandaty wygasły. Jakby pan mnie samego sprzed pół godziny cytował. Dobrze. To jeszcze ostatnie pytanie. O uzupełnienie mandatu. To jest trochę pieśń przyszłości, ale rozumiem, że dla prac Sejmu pan się tego nie obawia, bo jest ponoć taki nakaz w klubie PiSu, żeby nikt nie obejmował tych mandatów po Kamińskim i Wąsiku. Rozumiem, że tak jest to opisane w kodeksie wyborczym, jeżeli nikt nie obejmie, to będziemy mieli 458 posłów i pan będzie szefem o dwóch posłów mniej niż szefem izby, o dwóch posłów uszczuplonej, tak? Tak. No tak jest opisane w prawie. Ja tu znowu jestem tylko urzędnikiem, ja niczego nie tworzę, ja tylko stwierdzam stan prawny, jaki jest. Jeżeli rzeczywiście tak będzie, że zostaną opublikowane orzeczenia, czy moje postanowienia w Monitorze Polskim i Państwa Komisja Wyborcza podejmie tę procedurę wskazywania kolejnych do objęcia mandatu i nikt tego mandatu nie obejmie, no to to jest opisane w kodeksie wyborczym, tak jak pan powiedział, wtedy do końca kadencji jest 459 albo 458 posłów i to jest zgodne z prawem, izba jest prawidłowo obsadzona. Nie można do niej mieć żadnych wątpliwości. Ponieważ, jak rozumiem, nie było pana na początku mojej wypowiedzi, ale cieszę się, że dołączył pan, raz jeszcze powtórzę. Mandat został wygaszony przez postanowienie sądu. Ja potwierdzam tę czynność po to, żeby Państwowa Komisja Wyborcza mogła rozpocząć procedurę obsadzenia tych mandatów, tych miejsc kolejnymi osobami. To są dwie różne rzeczy. Mandaty i tak wygasły,
Nic tego nie zmieni, nie ma możliwości jakiegokolwiek orzeczenia, które byłoby w stanie to zmienić, bo to wynika z prawa. Natomiast rozmawiamy dzisiaj o wszczęciu procedury obsadzania i do tego potrzebuje kompletu dokumentów i orzeczeń Sądu Najwyższego, które jak rozumiem też jutro będą wydawane. Bardzo dziękujemy. Wyczerpujące. Jeszcze jedno pytanie. Ja już nie robimy już drugiej rundy, może zrobimy na kolejnym razem. Nikogo za mną nie ma, jedno pytanie, tylko ostatnie. To już do, z największą przyjemnością odpowiem panu redaktorowi. Dobrze. Dziękuję panie marszałku. Panie marszałku, do sieci trafiło nagranie z spotkania małopolskich struktur PSL-u, najbliższego współpracownika Polski 2050. I co oni tam i mówili? Tam mówili o naprawie polskiego państwa, panie marszałku, ale i panu teraz zacytuję dokładną wypowiedź, która tam padła, że tego nie da się zrobić w bardzo krótkim okresie czasu. Czego? I tak naprawy państwa, aha, to znaczy tego, co PiS dewastował przez 8 lat i tak dalej. Ależ tego, pan jest radykalny w ocenach. To jest cytat, panie marszałku. Cytat. Tak, tak. Słowo dewastować tutaj pada w tych, dobrze, wypowiedziach. Tak, przepraszam. I czytam dalej, to jest dalsza część cytatu. Tego nie da się zrobić w bardzo krótkim okresie czasu i tak często, jak niektórzy oczekują, w sposób zgodnie z literą prawa. Czy ja mam rozumieć z tej wypowiedzi, że część państwa środowiska politycznego przyznaje się, że są jakieś działania podejmowane niezgodne z literą prawa? Wie pan co, ja wczoraj na pewnym serwisie plotkarskim widziałem doniesienia, że znany aktor powiedział nieprzyjemne słowa w anonimowy sposób o pewnej aktorce. Polityków. Ale pan cytuje jakąś rzecz, którą znalazł pan w internecie, o której pan mówi, że jest wiarygodna, a ja proszę pana, żyjąc w świecie deepfake'ów, opieram się tylko i wyłącznie na wiarygodnych i sprawdzonych informacjach i je komentuję. Jeżeli mamy nagrania, które skądś wyciekły i teraz ja mam je komentować, przepraszam bardzo, czy to dotyczy Pudelka, Plotka, czy tego rodzaju doniesień, będę to robił tylko wtedy, jeżeli uzyskam oficjalne potwierdzenie, procesowe albo nie, że taki fakt miał miejsce. Nie namówi mnie pan na komentowanie rzeczywistości, która albo została wyrwana z kontekstu, albo nie została, która albo miała miejsce, albo miejsca nie miała, bo marszałek Sejmu nie zajmuje się komentowaniem plotek, a zarządzaniem Izbą, która stanowi prawo. Natomiast jeżeli rzeczywiście jest tak, że został tam zidentyfikowany jakiś działacz Polskiego Stronnictwa Ludowego, to musi pan z nim o tym bardzo poważnie porozmawiać i dopytać, co dokładnie miał na myśli. Ja stoję na stanowisku, że nie może być żadnych skrótów, jeżeli chodzi o naprawianie państwa po, jak słusznie zauważono w tej prawdziwej lub nie wypowiedzi, dewastowaniu go, powtórzę raz jeszcze, przez 8 lat przez rządy Zjednoczonej Prawicy Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Dziękuję.